Witam Was bardzo serdecznie w siódmym vlogu życiowym na moim kanale. W tym vlogu życiowym porozmawiamy sobie o tym, jakiej muzyki słuchać w różnych sytuacjach. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę i nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z vlogiem życiowym na moim kanale. No halo Adi, gdzie jest intro, także intro. Więc jak już mówiłem na samym początku, w dzisiejszym vlogu życiowym porozmawiamy sobie o tym, jakiej muzyki słuchać w różnych sytuacjach, także zapraszam do oglądania. Jeśli jesteście smutni albo macie doła, to posłuchajcie muzyki smutnej, ponieważ ta muzyka trochę pomaga wam wyrzucić te złe emocje, które siedzą w was. I po prostu lepiej jest posłuchać smutnej muzyki w takich sytuacjach, na przykład jesteście smutni i nie macie co zrobić, to posłuchajcie muzyki smutnej i wtedy będziecie mogli wyrzucić emocje, jakie trzymaliście w sobie. Tak jak to już mówiłem, jak będziecie nawet smutni, to chociaż spróbujcie posłuchać muzyki wesołej, ale jak mój jeden widz ciągle chce mieć dziewczynę i nawet próbuje ją zdobyć, to ta daje mu ostrego kopa w tyłek. I niestety mój widz będzie ciągle słuchać muzyki smutnej. Chociaż stara się słuchać muzyki wesołej, ale tak nie jest. No, niestety. Jeśli jesteście weseli, to słuchajcie muzyki wesołej, ponieważ ta muzyka bardzo pomaga wam się rozweselić i macie wtedy bardzo dobre poczucie humoru, jak i nastroju do działania i też chyba motywacji? Nie. Na przykład jesteście szczęśliwi, że wy macie kogoś lub coś, co dostaliście od kogoś, to zawsze wam będzie wesoło na twarzy i zawsze będziecie się cieszyć przez cały dzień. Tak jak ja miałem we piątek chyba, tego co podejrzę, no, byłem bardzo wesoły i miałem dobre poczucie humoru. Jeśli jesteście zmotywowani do jakiejś pracy lub do jakiegoś działania, to słuchajcie muzyki motywacyjnej, ponieważ ta muzyka podniesie was na duchu i będziecie bardziej zmotywowani do osiągnięcia celu, do jakiego dążyliście. Tak, na przykład wczoraj moja dziewczyna i mój przyjaciel byli bardzo smutni i kurde, chciałem ich jakoś pocieszyć, ale na marne to poszło. No niestety, ale okej. Nawet na przykład jak ja kiedyś byłem smutny, na przykład z braku czegoś, to sobie słuchałem muzyki smutnej, a jak i chciałem to jakoś odwrócić, nie? I próbowałem i troszkę tam się udawało, ale minimalnie. No. Jeśli jesteście bardzo wkurzeni na jakąś osobę lub na coś, to słuchajcie muzyki agresywnej, ponieważ ta muzyka jeszcze bardziej wkurza was i chcecie kogoś lub coś rozwalić. I spróbujcie się na czymś wyładować, czyli wyrzucić całą jakby energię na jakimś przedmiocie, bo na osobie to nie. No, bo na osobie możecie kogoś zabić. Także polecam wam na czymś się wyżyć. Na przykład na piłce nożnej. Jak ja na przykład się wkurzę na kogoś lub na coś, to się właśnie wyładowuję tym, że gram w piłkę albo coś sobie rozwalę.
No. Jeśli jesteście uspokojeni, to słuchajcie muzyki uspokajającej, ponieważ ta muzyka was uspokaja, na przykład jak jesteście bardzo mocno wkurzeni na jakąś osobę lub na jakiś przedmiot, to radzę wam się uspokoić przy tej muzyce. Tak jak wam już mówiłem. Lub spróbujcie się do kogoś przytulić i na przykład wypłakać się w tą osobę, to wtedy będzie wam lżej na sercu, tak? I w emocjach i w ogóle, także no. Więc to na tyle w tym vlogu życiowym. Trzymajcie się i do kolejnego vloga życiowego na moim kanale. Pa, pa!